Dzień dobry, 3 września. Przyszła paczuszka, mała przesyłka. Idę do skrzynki pocztowej i co widzę? Niespodziankę. A skąd? Z Włoch. 11 sierpnia na eBayu kupiłam nasiona arbuzów i melona. Kurka wodna. No niespodzianka, niespodzianka. Nie spodziewałam się w ogóle. I ma to być w oryginalnych opakowaniach. Ludzie kochani, oby były. Oby były. Dobra, otwieramy. Kurczę. Dobrze, że w domu byłam normalnie dzisiaj. Boże, żeby były w oryginalnych. Tylko jeszcze nie widzę, ale jeszcze co pokażę, że tu rożek oddarty jest. Nie ja to zrobiłam. Czy oni sprawdzali, czy co? Dobra, uwaga, Boże, żeby było, trzymajcie kciuki. Normalnie szok. Jest! Super! Super! Wyciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A ja cztery zamawiałam, czyli coś będzie niespodzianką. I coś jest jeszcze, sześć. O, kurka wodna. No więc dobra, zaczynamy. Tego nie zamawiałam. Czytajmy. Cucumis sativus lemon. Jakie ładne opakowania. Cytryna? Ogórek cytrynowy? Będzie trzeba poczytać. No, dziękuję. Thank you. Thank you very much. O, jest. Marko, to jest to, co ci napisałam. Melon bananowy. Cucumis melo. Ciekawe, ile tam jest pestek w środku. Zaraz zobaczymy. Proszę. Arbus citrullus lanatus. Jakiś marmolady z niego się robi. Zucca cedrina per marmelata. Ewenement jakiś. Ale wiecie co, państwo moi kochani. Kurka wodna, że to jest w oryginalnych. A może ktoś ma? Jeszcze do sprzedania w oryginalnych opakowaniach arbuzy, odmiany, ale nie polskie. To chętnie kupię. No proszę. Kolejny. Och, kolejny. Proszę. Citrullus lanatus. Luna and Stell. Tak, wiemy. Moon and Stars. Chyba, tak ja sobie to tłumaczę. Jeszcze jest coś zamawiane, tak, przeze mnie. Arbus kolejny. Piękne opakowania.
Oj. Nie spodziewałam się, bardzo, bardzo fajnie. Teraz w dobie tego koronawirusa to różnie z przesyłkami będzie lada dzień. I jeszcze coś w gratisie. Proszę, nie wiem co to jest. Melon mini Regina Anna. To ten wyraz otagio, chyba otiagio, to chyba znaczy gratis. Tutaj jest również ten napis. No, bardzo miło ze strony sprzedawcy. Kto teraz daje gratisy? O Boże. Bardzo fajnie. A nie pisałam, że mam kanał i gdzie pokazuję, to tym bardziej polecę tego sprzedawcę. Och, piękna sprawa. Piękna sprawa. Bardzo fajnie. Bardzo. Tak. Statyw, za statyw mój służy garnek w tym momencie. Dobrze, a teraz jeszcze pokażę w komputerze. I tu są właśnie widoczne produkty, które ja zamawiałam. Tak nazywa się sprzedawca. Proszę, jeszcze powiększę zdjęcie w internecie. I kolejny. Tak sądziłam, ale nigdy nie wiadomo, że będzie to w oryginalnych. Bo są dwie fotki, przód i tył opakowania. I kolejny. Podoba mi się na eBayu to, że można sobie tak zdjęcia, prawda, wybiórczo przesuwać. I kolejne. To jest jakiś podobno ekstra melon, rzadko chyba spotykany. No. Także piękna sprawa i proszę, kupujcie póki można, bo potem ten koronawirus z szyki popsuje, no po prostu. Jaka ładna pieczątka. Tak, to jest nadawca. To na razie i do następnego sezonu. No.